Tak, słucham. Dzień dobry, z tej strony Kamila Jarząbek z firmy Eco Kitchen. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że została Pani wytypowana do darmowego, dwuosobowego zaproszenia na ekskluzywną kolację organizowaną przez naszą firmę w restauracji Kwiatowa w najbliższy piątek o godzinie 18. Podczas kolacji odbędą się także warsztaty kulinarne poświęcone zdrowemu gotowaniu, prowadzone przez uznanego szefa kuchni. Mamy nadzieję, że znajdzie Pani czas i zaszczyci nas swoim. Od pewnego czasu wiele osób w całej Polsce otrzymuje zaproszenia do wzięcia udziału w różnego rodzaju pokazach i warsztatach, połączonych ze sprzedażą bezpośrednią artykułów użytku domowego. Firmy kuszą swoich potencjalnych klientów bezpłatnym uczestnictwem w wieczorze kabaretowym lub recitalu z udziałem znanego artysty, zaproszeniem na darmową i ekskluzywną kolację lub ofertą bezpłatnej wycieczki do jednego z miejsc kultu religijnego. Wiele osób zachęconych tymi darmowymi atrakcjami decyduje się przyjąć zaproszenie. Stają się tym samym ofiarami wielu manipulacji, w wyniku których decydują się na zakup niepotrzebnych im w rzeczywistości przedmiotów po niezwykle zawyżonych cenach i w oparciu o umowy działające na granicy prawa. Zadzwoniła do mnie pani z firmy Eco Kitchen. Zaproponowała mi, żebym wzięła udział w całkowicie darmowej kolacji. No i że przygotowała dla mnie zaproszenie dla dwóch osób. Że to jest całkowicie bezpłatne. Pomyślałam sobie, fajna sprawa. Wezmę udział w darmowej kolacji. Nic za to nie zapłacę. Spędzę fajnie wieczór, spotkam koleżanki. No nic się u nas ostatnio nie dzieje, poza wakacyjnym festynem. No i że spędzę fajnie czas w gronie znajomych. Co się potem okazało, to pan zrobił prezentację niemieckich garnków, dosyć drogich, które są lepsze od tych, które zwykle używamy na co dzień. Twierdził, że te nasze garnki są niedobre, ponieważ jakby gotując, piekąc w nich potrawy, możemy zachorować na raka, ponieważ jak one się przypalają, to wytwarzają takie składniki, które przenikają do tych potraw. No i to jest bardzo niebezpieczne. Pomyślałam sobie, że zdrowie to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Podpisałam tą umowę. No jednak czuję się niefajnie teraz, bo dałam się jednak oszukać. Eco Kitchen i inne firmy specjalizujące się w bezpośredniej sprzedaży przedmiotów domowego użytku korzysta z wielu chwytów, aby przekonać do zakupu swoich potencjalnych klientów. Przygotowywane podczas pokazu potrawy są tuż przed degustacją podmieniane na ich przygotowane wcześniej odpowiedniki, a wykorzystywane naczynia, mimo słownych gwarancji wielokrotnego użytkowania i niezniszczalności, są zawsze nowe. Klienci nie mają także czasu na przemyślenie zakupu. Aby skorzystać z wyjątkowej okazji, muszą szybko zdecydować się na zakup i na miejscu podpisać umowę. Także ceny oferowanych produktów oderwane są od rzeczywistości, co ma być gwarancją ich najwyższej jakości. Sprzedawany towar jest najczęściej sprowadzany z zagranicy przy narzuceniu ogromnych marż, sięgających nawet 300%, a podawane podczas pokazu kwoty nie pokrywają się z faktyczną ceną zawartą w umowie. Przedstawiciele tych firm nie wspominają także o zasadach gwarancji i zwrotu zakupionych towarów. Czuję się oszukana i zmanipulowana. Przedstawiciele firmy Eco Kitchen podczas prezentacji powiedzieli, że cena tych garnków jest niezwykle promocyjna, 8 tysięcy, że one są o wiele droższe. Dostaliśmy wezwanie do zapłaty. Okazało się jednak, że tych rat nie możemy spłacać, że nie damy rady. Poszliśmy do naszej sąsiadki. Ona powiedziała nam, że taką umowę zerwać można do 10 dni. No nie, jest, mam bardzo ciężką sytuację finansową. Nie dajemy sobie rady. Oprócz tego te garnki, jak otrzymaliśmy po przesyłce, nie zawierają wszystkich elementów i chcieliśmy jakby, dzwoniliśmy do tej firmy, żeby nam jakby odesłali z powrotem te brakujące elementy, no ale no nic, kompletnie, tak jakby zapadła się pod ziemię ta firma i
Nie wiemy, czy ona w ogóle istnieje jeszcze, czy jest, czy już ma inną nazwę. No jest to dla nas katastrofa finansowa. Nie wiemy, co mamy dalej zrobić. Jestem oszukana i nie wiem, czy pisać skargę i do kogo pisać skargę. Myślę, że jest więcej takich osób jak my i to jest skandal. Nie wiemy, co mamy dalej z tym zrobić. Zdaniem ekspertów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich konsumenci powinni pamiętać o trzech zasadach, dzięki którym mogą uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Zasada pierwsza – nie ma nic za darmo. Zasada druga – zawsze czytamy umowy od początku do końca. Zasada trzecia – nie podejmujemy pochopnie decyzji odnośnie zawarcia umowy. Warto pamiętać, że w określonych przypadkach polskie prawo pozwala nam na odstąpienie od zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się za odległość, takich jak na przykład internet czy telefon. W przypadku tak zawartych umów konsument może odstąpić od nich na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa konsument nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. Drugą drogą dochodzenia przez konsumenta swoich roszczeń jest wystąpienie do sprzedawcy z reklamacją z powodu wady towaru. W przypadku naruszenia praw konsumenta warto zwracać się o pomoc i poradę do odpowiednich instytucji, zwłaszcza do Federacji Konsumentów oraz do Rzecznika Praw Konsumenta.